Centralny port komunikacyjny powstanie i to jest stanowisko obecnych polskich władz. Powstanie też nowoczesne lotnisko w Baranowie, ale jednak wszystko ma wyglądać trochę inaczej niż wyobrażali to sobie poprzednicy. Premier Donald Tusk ogłosił decyzję w tej sprawie i ta decyzja ma zamykać dyskusję na ten temat, chociaż, znając życie, pewnie dopiero ją otwiera, a przynajmniej otwiera jej kolejny etap. No więc co dokładnie powiedział premier i czym plany obecnego rządu różnią się od planów rządu poprzedniego? Zaraz wszystko wyjaśnimy. Partnerem głównym kanału Zero jest rocketjobs.pl, portal z tysiącami ofert pracy. Wejdź i zacznij zarabiać więcej. Przyszłość centralnego portu komunikacyjnego miała zostać rozstrzygnięta przez nowy polski rząd do końca czerwca, no i to się właśnie wydarzyło. Zaskoczenia nie było, mówiąc w największym uproszczeniu, nowe lotnisko w Baranowie. Powstanie, ale ono będzie mniejsze niż zakładano, inaczej też zostanie zorganizowana siatka połączeń kolejowych. Politycy wchodzący w skład obecnego polskiego rządu sugerowali w ostatnich tygodniach, miesiącach, nieraz, że CPK jako takie skasowane nie zostanie, ale że ten projekt został zaplanowany źle, ze zbyt dużym rozmachem, że trzeba go zoptymalizować i urealnić. No, i teraz te nowe plany nowego polskiego rządu usłyszeliśmy. Przedstawił je premier Donald Tusk. I mimo to, że obecne władze sugerowały też wielokrotnie, że może zostać zmieniona nazwa tego projektu, no to przynajmniej na razie tej nazwy nie zmieniono, chociaż premier Donald Tusk wprost zasugerował, że niekoniecznie mu się ona podoba. CPK. Ktoś słusznie zauważył, że ten skrót należałoby odczytać jako. Hmm może trochę złośliwie i trochę trywialnie, jako centralne przewalanie kasy. I wiecie, trochę tak było niestety, kiedy patrzymy na skalę wydatków, także na propagandę i promocję i efekty, jakie uzyskano. Ten tunel pod łodzią jest tylko jednym z przykładów, jest symbolem tej mieszanki cwaniactwa, niekompetencji. A to, to było coś, co się rozpanoszyło w tym, w tym projekcie i wido było widoczne gołym okiem. Standardy unijne są takie, że mniej więcej 10% kosztu inwestycji to są prace planistyczne i przygotowawcze. Jesteśmy grubo poniżej tego wskaźnika. Ale to czasem no, w tych 2 miliardach 700 milionach to jest na przykład kilkaset milionów wydane na udziały w firmie Torpol, firmie budowlanej, którą kupiliśmy do grupy kapitałowej CPK. Kupiliśmy od funduszu Silesia spółki Skarbu Państwa. Spółka Skarbu Państwa. W spółce skarbu państwa, czyli skarb państwa przełożył z jednej kieszeni do drugiej, e, nic na tym nie stracił. E, no a Donald Tusk na przykład tą kwotę też zalicza do tej kwoty tutaj jakiegoś rzekomych strat czy niegospodarności. Obecne polskie władze obiecują, że teraz już każda złotówka zostanie wydana racjonalnie. No to chyba najważniejsze jest to, na co te złotówki liczone w miliardach będą wydane. I tutaj premier Donald Tusk użył. Obrazowego porównania nazwał to trójskokiem w nowoczesność. No to po kolei. Na czym mają te trzy kolejne skoki polegać i czym te skoki Platformy Obywatelskiej obecnego koalicyjnego rządu różnią się od tego, co proponowało wcześniej prawo i sprawiedliwość? Po pierwsze, i to jest zasadnicza różnica między projektem promowanym przez naszych poprzedników, a tym, co my już robimy od kilku miesięcy i co nabiera w tej chwili przyspieszenia, to jest włączenie całej Polski w ten projekt. Ten projekt musi uwzględniać ten wielki skarb, jakim jest Polska regionalna, lokalna i model decentralizacji tej regionalnej i lokalnej decentralizacji. W naszym projekcie koleje nie będą budowane od nowa po to, żeby się łączyć w Baranowie. Polska stanie się jednym wielkim megalopolis i to wkrótce zobaczymy to jeszcze tu, jak wszyscy siedzimy za kilka lat, co oznacza, że w ten projekt nowoczesnej komunikacji włączone będą wszystkie duże miasta w Polsce i że sieć kolejowa, którą proponujemy i którą już rozpoczęliśmy, jesteśmy już w fazie projektów i przygotowań finansowania, to będą koleje, które łączą polskie miasta między sobą ze stolicą, ale także pomiędzy największymi miastami w Polsce. Tyle powiedział sam premier Donald Tusk, ale razem z nim na konferencji prasowej wystąpili też jego ministrowie, którzy później doprecyzowywali słowa szefa rządu. No i usłyszeliśmy na tej konferencji prasowej, że zamiast prawie 2000 nowych połączeń, nowych tras kolejowych, obecne polskie władze stawiają na tak zwany projekt Y, czyli na koleje dużej prędkości na trasie między Warszawą a Łodzią i Poznaniem i Wrocławiem. Możemy pokazać wam mapę, stworzoną już na podstawie tych nowych założeń przedstawionych dzisiaj na konferencji prasowej, czyli te połączenia między dużymi miastami, i możemy wam pokazać też tę mapę, która obowiązywała do tej pory mapę przygotowaną przez poprzednie władze, która zakładała, że w maksymalnie 2,5 godziny będzie można dotrzeć z każdego dużego polskiego miasta do Warszawy. Ta zmiana okazała się być czysto zmianą, która zaszła na poziomie komunikacji projektu, a nie samego projektu. Minister Malepszyk w sposób wyraźny powiedział, że nie zapadła decyzja o rezygnacji z żadnej z ze szprych, nie zapadła decyzja o rezygnacji z żad realizacji żadnych z linii kolejowych. Te linie są na etapie studialnym i w zależności od wyniku prac studialnych będą podejmowane decyzje co do ich przyszłości. Natomiast zupełnie naturalne jest, że program CPK jest realizowany w sposób etapowy, to znaczy najpierw już Zarządów Zjednoczonej Prawicy był przewidziany do realizacji Y, następnie tak zwana CMK Północ, czyli nowe połączenie z trójmiastem z centralnej Polski i inne. Inwestycje wchodzące w skład szprych to były tak naprawdę prace modernizacyjne i uzupełnianie sieci kolejowej o, o kolejne, o, kon, o konieczne tak zwane spinacze sieci. Tutaj na dzisiaj nie zapadły żadne zmiany. Skoro trójskok, no to przechodzimy teraz do drugiego skoku w nowoczesność, jak to powiedział Donald Tusk. Drugi element tego trójskoku w nowoczesną komunikację to jest no, ta idea blisko lotnisko. Nie sądzę, aby ktoś z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Szczecina marzył o tym, żeby dojeżdżać pierw do Baranowa, żeby później móc gdzieś polecieć. Naszym wielkim skarbem, narodowym skarbem jest sieć nowoczesnych lotnisk regionalnych i tak jak już zaczęliśmy naprawiać sytuację portu lotniczego w Szczecinie, tak będziemy wspierać dalej rozwój lotnisk regionalnych, tam gdzie potrzebne będzie wsparcie ze strony państwa. Chociaż bardzo często jest tak, że te najlepsze lotniska regionalne świetnie sobie radzą. Byleby im nie przeszkadzać. Będziemy w związku z tym nadal dbali o racjonalną sieć lotnisk regionalnych. I do tego oczywiście dochodzi szybka rozbudowa i modernizacja Modlina i to będzie lotnisko. Yy, dla yy, transportu tego low dla tanich linii lotniczych, popularnych też przecież w Polsce? Ale to wcale nie znaczy, że lotniska w Baranowie nie będzie. Będzie. Pod tym względem prezentacja przygotowana przez poprzednie władze jest cały czas aktualna. 37 km na zachód od stolicy ma powstać najnowocześniejsze lotnisko w Europie. Ale to najnowocześniejsze lotnisko w Europie ma według założeń przedstawionych dzisiaj przez polski rząd, przyjmować 34 miliony pasażerów rocznie. Ta liczba, te 34 miliony, padała już wcześniej z ust także polityków prawa i sprawiedliwości, ale to miała być liczba początkowa, od tego się miało zacząć, jeszcze na etapie budowy. Potem była mowa także o 40 milionach pasażerów rocznie, docelowo 50 milionach pasażerów rocznie. Ja wiem, że to są bardzo abstrakcyjne liczby, więc jeżeli zastanawiacie się teraz, czy te 34 40 50 milionów to dużo czy mało? To najlepiej to porównać z innymi dużymi lotniskami w Europie. I tak, londyńskie Heathrow przyjmuje prawie 80 milionów pasażerów rocznie. Lotnisko Charles de Gaulle w Paryżu 67 milionów, a lotnisko we Frankfurcie blisko 60 milionów pasażerów rocznie. Istnieją poważne obawy, że będzie ta, że ten ta przepustowość będzie zbyt niska, że ta przepustowość już od samego początku będziemy mieli zatkane lotnisko, tak jak od samego początku mieliśmy zatkaną autostradę A2, która zaraz po otwarciu już, już staliśmy w niej w korkach. Więc to jest to, to ryzyko, które rzeczywiście z powodu pewnej mikromanii e, może, e, może tutaj się objawić. I dodajmy jeszcze, że to obecnie najważniejsze, główne lotnisko w Polsce, czyli lotnisko Okęcie w Warszawie, przyjmuje teraz 20 milionów pasażerów rocznie. Rozbudowane, Rozbudowane do maksimum swoich możliwości mogłoby przyjmować tych pasażerów 28 milionów rocznie. No tylko, że z tej konferencji prasowej polskich władz wynikało wprost, że na tym etapie nie ma jeszcze planów, co z Okęciem w przyszłości powinno się stać. Rozwija się nowa komunikacja przyszłości, która komunikacja przyszłości w lotnictwie, a lotnisko Chopina ma wiele bardzo dobrych cech. Ma w tej chwili najlepszy, jeden z najlepszych sposobów dojazdu do tego lotniska, w związku z czym... Myślę, że w przeciągu tych 8-9 lat będziemy podejmowali decyzję, co dalej jakie funkcje lotnicze chcielibyśmy na lotnisku Chopina kontynuować. Padła wyraźna deklaracja, że całość ruchu komercyjnego zostanie przeniesiona z lotniska Chopina do Centralnego Portu Komunikacyjnego. I to bardzo ważna deklaracja. Oznacza ona tak naprawdę koniec lotniska Chopina, jakie je znamy. Jednocześnie e, znamy wszyscy niechęć... E, Polityków do mówienia o tym, że zamkniemy lotnisko Na tym bardziej, gdy prezydent miasta stołecznego Warszawy jest z tego samego ugrupowania rządzącego, co, co koalicja rządząca. W związku z czym wypowiedzi o lotnisku przyszłości, o bezzałogowych dronach, traktuje jako jakąś formę przykrycia tego podstawowego komunikatu, otwarcie centralnego portu komunikacyjnego oznacza przeniesienie całości ruchu cywilnego. Do lotniska Chopina. Pilnujmy rządzących, żeby to się wydarzyło, a futurystyczne marzenia spełniał się z, tak, z takim samym prawdopodobieństwem, jakim spędzają, spełniają się w innych częściach świata. Skoro rząd mówi, że ma jeszcze czas na zastanowienie się, no to tutaj jest kolejna różnica pomiędzy poprzednim projektem, po projektem Prawa i Sprawiedliwości, i projektem obecnego polskiego rządu. Poprzednie władze mówiły o tym, że pierwsi pasażerowie mają skorzystać z centralnego portu komunikacyjnego mają odlecieć z lotniska w Baranowie w 2028 roku, najpóźniej no w roku 2030. Obecne polskie władze dają sobie czas do roku 2032. Prognozy ruchu są, że tak powiem, akuratne do tego, żeby. Ocenić, że nowe lotnisko centralne, yy, nowe lotnisko przesiadkowe, czyli lotnisko w Baranowie, będzie potrzebne od 2032 roku. To są zarówno prze, yy, prognozy przygotowane przez Zrzeszenie Przewoźników AJATA, jak również przez yy, yy, Urząd Lotnictwa Cywilnego. Nie sam harmonogram, samo przesunięcie. Yy. Jest tak złą wiadomością, chociaż oczywiście jest złą, no bo to są utracone korzyści dla całej gospodarki, które liczone są w setkach milionów złotych. Natomiast to, co naprawdę jest tutaj zagrożeniem, to to wpadnięcie w taki potrzask, że inwestycje realizowane na lotnisku Chopina będzie, będą tą kotwicą, która będzie trzymała nasz rynek lotniczy, nie będzie zapadała decyzja o przeniesieniu ruchu cywilnego. Z lotniska Chopina na CPK, i w konsekwencji otwarcie centralnego portu komunikacyjnego mogłoby się wtedy przesunąć nawet do 1935 roku. I to byłby dramatyczny scenariusz, to byłby scenariusz, w którym, w którym gotowe lotnisko, lotnisko, które mogło, moglibyśmy mieć już w 29, 1930 roku, odbyłoby oddawane, byłoby oddawane kosztem olbrzymich kwot straconych przez Rzeczpospolitą z pięcioletnim opóźnieniem. No, i został nam jeszcze ten trzeci skok z trójskoku w nowoczesność, o którym mówił premier Donald Tusk. No, i tym trzecim skokiem ma być rozwój polskich linii lotniczych LOT. Trzeci element tego trójskoku to są polskie linie lotnicze. I tutaj chyba nikt się nie będzie spierał. To nie jest kwestia ideologii. Bardzo mi zależy na tym, żeby doświadczeni menedżerowie pomogli w tym projekcie, ambitnym projekcie, żeby LOT stał się jedną no z największych linii lotniczych, oczywiście tych największych gigantów lot nie dogoni, wiadomo. Ale możemy myśleć dzisiaj realistycznie o tym, że no, lot stanie się firmą no, nie tak dużą jak Lufthansa, ale mniej więcej na tym tego rzędu. Akurat tutaj trudno jakoś szczególnie się przyczepić do tych słów. To jest po prostu kontynuacja trendu z poprzednich lat. Lot był najszybciej rozwijającą się firmą lotniczą przed pandemią w Europie. Urósł w 4 lata z 4 do 10 milionów pasażerów rocznie przewożonych. Po pandemii już wrócił, już jest zyskowny, przyniósł miliard zysków w zeszłym roku i powinien się dalej rozwijać. Oczywiście do tego rozwoju potrzebuje miejsca, czyli CPK. CPK to oprócz lotniska i kolei także drogi i autostrady, no i z ust przedstawicieli obecnych władz usłyszeliśmy, że skoro lotnisko w Baranowie zostaje, skoro to lotnisko zostanie zbudowane, to rozbudowywana będzie także autostrada A2 na trasie Warszawa Łódź. Po prostu po to, żeby do tego lotniska w Baranowie można było łatwiej, szybciej, sprawniej dojechać. Przedstawiłam Wam tutaj stanowiska obu stron, bo mimo tego, że premier Donald Tusk chciałby dyskusję na temat CPK zamknąć, to ona z pewnością będzie jeszcze trwała i to będzie trwała długo, dlatego, że jest to spór i to wcale nie spór światopoglądowy, nie jest to spór o stosunek do kościoła, o, o rolę państwa w gospodarce, nie jest to spór, który dzieliłby partie na liberalne, konserwatywne, prawicowe, lewicowe. W teorii chodzi o czystą logistykę, która powinna być zorganizowana jak najsprawniej. W praktyce wszystko przestaje być takie proste, no bo chodzi o interesy i to bardzo duże interesy, nie tylko firm, ale także państw. Stąd między innymi te zarzuty pod adresem obecnych polskich władz, że nie chcą naruszyć interesów niemieckich. Dyskusje trwają, a czas ucieka. Budowę komunikacyjnego hubu ogłosił właśnie Viktor Orban. Węgry mają plan, żeby rozbudować swoje lotnisko Ferenc. W największy węzeł komunikacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli w naszej części kontynentu. No i mają to lotnisko rozbudowywać w porozumieniu z firmą Vinci, która miała być także strategicznym, czyli najważniejszym inwestorem centralnego portu komunikacyjnego. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, portal z tysiącami ofert pracy z jawnym wynagrodzeniem. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.